Właśnie sobie wymyśliliśmy datę ślubu, tylko po to, żeby nie było niezręcznie, jak ktoś nas o nią zapyta. Będzie drugi film i mam nadzieję, że uda mi się go skleić, bo mamy niedzielę. Godziny już chyba popołudniowe. I jesteśmy teraz przed halą, gdzie odbywają się targi ślubne i to są moje pierwsze w życiu targi ślubne. Nigdy na takim czymś nie byłam i stwierdziłam, że chcę sobie pozwiedzać. I zapraszam Was na taką krótką relację z tych właśnie targów moimi oczami. Głośno. Dostałam takie coś do spróbowania. Ogólnie musieliśmy wymyślić sobie datę ślubu, której nie mamy, bo nie jesteśmy zaręczeni, ale przyszliśmy na targi ślubne, logiczne, nie? Ale chcieliśmy sobie sprawdzić, jak to wygląda. Raczej ja chciałam, a teraz siada, wszędzie wpisuję na wszystkie listy, wszystkich newsletterów i tak dalej. Także logika. Ale zobaczymy, jak to wygląda i wybraliśmy sobie przy okazji fajną datę ślubu, którego nie planujemy. Proszę bardzo.
samochodów, bardzo ładnych, eleganckich. I mam lody alkoholowe o smaku Aperolu, także jest super. Ale szczerze mówiąc, jestem bardziej zachwycona fontanną czekoladową. Wygląda dużo bardziej elegancko i jest to lepszy wydatek. Więcej atrakcji za mniejszy koszt, także tak. Przeszliśmy już wszystko, zobaczyliśmy już wszystko, zebraliśmy chyba wszystkie już ulotki. Pohejtowaliśmy sobie ludzi. Zobaczyliśmy, w ogóle tam jest karoca, nie? Tyle wygrać, taka prawdziwa księżniczkowa. I będziemy się zaraz zwijać na obiad, bo tak. Siemy na dzisiaj, jako że jesteśmy zmordowani, upoceni i zmęczeni i tak naprawdę szału nie było. Wszystko, co było tutaj do pokazania, to właśnie nagrałam, więc będziecie mogli sobie to tak pokrótce zobaczyć, ale naprawdę spodziewałam się czegoś fajniejszego, czegoś lepszego, plus za lody, lody te alkoholowe z Aperolem i plus za jakieś tam te próby z degustacjami, ale no nie, generalnie słabo. Myślałam, że jeszcze jakieś torty będą, czy jakieś pokazy, czy coś. Tak naprawdę był jeden pokaz barmański i generalnie facetowi wypadały, barmanowi wypadały te butelki z rąk, także profesjonalne to bardzo było. No sukienki ślubne to jak widać, albo takie bardzo, bardzo mocno boho, rustyk i tak dalej, albo taki totalny po prostu kicz i tendeta, cekiny, księżniczki i no i masakra ogólnie, także no nic jakiegoś super. Obrączki generalnie te same, co już jakby widziałam sobie w galeriach handlowych, także też jakoś super nie było, no ale chciałam porobić zdjęć garniaków dla koleżanki, to porobiłam, też nie było za dużo, bo tam po cztery stoiska były czy jakoś tak, także też jakoś super szału nie ma, no ale dobra, spróbowaliśmy, zobaczyliśmy i teraz idziemy i tyle, chociaż ja jestem szczerze mówiąc trochę zawiedziona. No. Ale mamy za to fajne kontakty do fontanny, do pani od fontanny z czekoladą. Także zrobimy sobie imprezę z fontanną. Gdybym wiedziała, że na sali obok... prześwietliłam się. Gdybym wiedziała, że na sali obok jest wystawa minerałów, biżuterii, ale głównie właśnie minerałów, kamieni, to zdecydowanie poszłabym bardziej na tą drugą opcję, właśnie na minerały, bo jest to ładne i ciekawsze, ale... Oczywiście nie dowiedziałam się, bo targi ślubne były bardziej reklamowane na fejsie, przynajmniej. No cóż, trudno. Trudno. Jeszcze jest wystawa orchidei. Wystawa orchidei. No cóż, no. No trudno.